Dzisiaj będzie zupka. Zupka z czerwonej soczewicy. Do tego potrzebujemy szklankę czerwonej soczewicy, dwie papryki, kapusta, taka śmieszna. To myślę, że całą dam. Dwa ziemniaczki, brokułę, seler, marchewka, pietruszka, zielona pietruszka i wywar mięsny. Wszystko kroję w drobne kawałeczki i wrzucam do wody i gotuję 5 minutek. Później będę dosypywać soczewicę i wtedy będę gotować jakieś 20 minut. I to będzie na koniec, posypiemy natką pietruszki i to chyba będzie tyle. Zabieram się do roboty. Zupka jest już gotowa. Do tego, co się gotowało, dodałam tylko wywar z kurczaka, pietruszkę i koperek. Wywaru dodałam tyle, żeby mieć konsystencję taką, jak lubimy, czyli taka gęsta. I teraz nalewam.
Zupka jest taka pyszna. Do tego można dołożyć papryki i brokułki i tak wygląda zupka. Jest pyszna i zdrowa.